Dziś w portalu w polityce.pl autorzy opisują, ujawniają manipulacje, do których dochodzi dziś od rana w mediach należących do salonu III RP. Jak to się dzieje, że Piotr Kraśko w wywiadzie prowadzonym w TOG FM jest twardy i stanowczy wobec senatorów PiS, natomiast wobec polityków Nowoczesnej oraz dziennikarzy Gazety Wyborczej reprezentuje takie podejście, w których oni mogą powiedzieć wszystko i mogą zaatakować rząd oraz polskich konserwatystów, kiedy tylko chcą. Oprócz tego opisujemy też kuriozalny wywiad Magdaleny Jechton, byłej szefowej Trójki, która rozmawia z jednym z najbardziej znanych hejterów w internecie, twórcy profilu Sok z Buraka. Nieprawdopodobny wywiad, w którym Magdalena Jechton próbuje nam wmówić, że twórca tego portalu to męczennik i obrońca wolnego słowa w Polsce. Jak nisko trzeba upaść, by rozmawiać z człowiekiem, dla którego nienawiść polityczna jest najważniejszym elementem codziennej pracy i rzeczywistości.